Halo, halo, dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku i dzisiejszy odcinek już został jakiś czas temu przeze mnie wywołany, zapowiedziany. Mianowicie mowa tutaj o porównaniu kremów BB. I także nie ukrywam, że czekałam na krem CC, który do tej tutaj gromadki chciałam dołączyć. I też pojawienie się tych kremów BB myślę, że jest nieprzypadkowe, no bo mamy słoneczne dni, chcemy tutaj zażyć się zarówno i podkładu, i pielęgnacji. I faktycznie, czy te produkty działają pielęgnacyjnie? No bo krem BB kojarzy nam się właśnie z multizadaniowym kremem, pielęgnacją, no i właściwościami podkładowymi. I będę starała się dzisiaj Wam porównać te kremy pod kątem. Sobie tutaj rozpisałam i zapisałam konsystencji promieniowania UVA, UVB, czyli SPF-u, jakie one mają, składników aktywnych, krycia, wykończenia, dla kogo, jakie dany podkład krem CC BB ma zadania, czy zastyga, czy jest uczucie ściągnięcia i chcę Wam porównać kolorystykę koloru najjaśniejszego. Także, moi drodzy, tym tytułem wstępu, a pragnę dzisiaj przedstawić gwiazdy, no bo będzie to krem BB od Paeze, następnie krem CC od Heana oraz Glow Touch krem BB od Pierynę. Więc jeżeli jesteście ciekawi, jak przebiegnie dzisiejszy test, to serdecznie i gorąco Was zapraszam. Lecimy. Ze specyfikacji technicznej mojej skóry, Wy pewnie już wiecie, bo powtarzam to niejednokrotnie, ale jeżeli są tutaj nowe osoby, no to już opowiadam. Ja mam skórę suchą, wrażliwą, więc zazwyczaj podkłady trzymają mi się dość dobrze. Uwielbiam, kiedy wykończenie jest świetliste, rozświetlające i także fajnie kryjące. I teraz tak, jeżeli chodzi o konsystencję, to już przedstawiam i pokazuję. Będę Wam pokazywać na kolorze numer 1 każdego kremu BB, ewentualnie CC, ale nazwijmy sobie, że dzisiaj to są po prostu podkłady, żeby nie mieszać i nie mówić tutaj po 10 razy tego samego. Dobra, słuchajcie, najpierw tutaj zaczniemy sobie od halo ostrość. Pierrenę. O, dobra, Hean siedzi oraz Paeze. Więc jak widzicie, na pierwszy rzut oka, najlżejszą, najdelikatniejszą, wodnistą konsystencję ma Pierrenę. Tutaj CC od Heana siedzi i tak samo Paeze siedzi. Jak już mam kolorystykę numer 1, to Wam pokażę porównanie w swatchach. Więc zacznę od kremu rozświetlającego Glow Touch od Pierrenę. Następnie mamy Hean. To są wszystko jedyneczki oraz Paeze. Jak widzicie, kolorystyka jest jasna, ale tonacja kompletnie inna. Tutaj idziemy zdecydowanie w bardziej żółte tony, tutaj oliwkowo-beżowe. Natomiast przy kolorze z Paeze powiedziałabym, że tutaj są dość neutralne, jasne tony. Będąc jeszcze na kolorystyce, to tutaj warto wspomnieć, że ten krem BB ma 3 odcienie, ten również 3, Hean CC 4. I o tym nie powiedziałam, a myślę, że jest to dość ważny, istotny aspekt, mianowicie cena. Jaka jest cena tutaj, jako dajmy na to pierwszego, od Hean w Hebe? 44,99 na Kokolicie, 33,68 na Allegro możemy już złapać za 37,99. Drogeria Madlen 44,99, znów mamy Allegro 42,99, więc plus minus cena waha się około 40-45 zł. Natomiast cena Pierrenę dość podobnie, 44,99 w Hebe, w Minty Shopie 44,90, następnie mamy na Ezebrze 44,99, tutaj bardziej stała kwota, Ekobieca 44,99, no i tutaj na Notino 49,90 i zerknijmy na ostatni. Hebe 39,99, Nutridome 31,92. Na Ceneo możemy wyrwać w porównywarce cen na za 29,99, 31,99, Superfarm 37,99, więc tak naprawdę pod kątem ceny krem BB od Paeze wychodzi najkorzystniej, bo tutaj ta cena jest po około 35-40 zł. Co do składników pochodzenia naturalnego, to jedynie krem od Paeze wykazuje, że
Faktycznie ma, bo jest rekomendowane. Jest tutaj dość wyraźna informacja, że ten krem BB zawiera 98% składników pochodzenia naturalnego. Niestety przy kremie BB od Pierene oraz od Hanna takiej informacji tutaj nie otrzymamy. I też zerknęłam sobie na składy tych dwóch produktów i powiem Wam, że no nie są one zadowalające. I tak szczerze mówiąc, pod kątem wykończenia, to wiecie, że tutaj jeden i drugi krem bardzo mi się podoba i rekomendowałam jakby pod kątem, jak on się sprawuje na twarzy, plus jak było z jego trwałością, ale jeżeli ktoś zwraca szczególną uwagę na składy, no i składy pochodzenia naturalnego, no to myślę, że tutaj będzie średnio z nich zadowolony, więc musicie wybrać, na czym Wam bardziej zależy. Bo jeżeli tutaj mówimy pod kątem wykończenia tego kremu BB, to zresztą sami zobaczycie za chwilę w porównaniu tutaj do tego, jak on się prezentuje, to niestety z niego byłam najmniej zadowolona. Ale dobrze, idźmy do tego właśnie wykończenia, rozświetlenia i jak kremy prezentują się na twarzy. Na tę stronę nałożę Pierre Renée. Zostawię w spokoju czoło, bo będę się zmywać, tylko tutaj chcę Wam pokazać, jak ten podkład prezentuje się na policzku. Zerknę w lusterko. Dobra, wszystko jest równomiernie rozłożone. I zerknijcie, tak to się prezentuje. Powiedziałabym i określiłabym to efektem drugiej skóry z delikatnym, lekkim kryciem. Absolutnie krycie nie jest tutaj pełne, no bo poniekąd i gdzieniegdzie prześwitują mi pojedyncze niedoskonałości. Efekt jest nawet nie o tyle półmatowy czy satynowy, bardziej bym powiedziała i określiła go nawilżającym. Z rzeczy ważnych absolutnie nie ma uczucia ściągnięcia i ten podkład zbyt mocno nie zastyga. Na drugą stronę leci krem BB od Pierre Renée. I od razu tutaj można zauważyć, że to krycie jest zdecydowanie na wyższym poziomie, jakkolwiek by to nie nazywając, oraz wykończenie jest bardziej świetliste, rozświetlające, soczyste. I tak jak robiłam film o tym kremie BB, to powiedziałam, że twarz wygląda, jakby był na nią nałożony filtr. I faktycznie tak jest. Buzia wygląda zdecydowanie korzystniej w tej wersji. No, tak przynajmniej według mnie. A już tutaj tylko zerknę w lusterko, czy na pewno wszędzie jest równomiernie produkt nałożony. Jakie są różnice między tymi kremami? Bo tak naprawdę bój miał się toczyć o krem BB z Pierre Renée oraz z Paese. Więc utrwalę Wam widok. Tak to oto tutaj się prezentuje. Zdecydowanie większe krycie. Przyjmijmy dzisiaj skalę tak od 1 do 6, 6 nazywając, że jest mocno kryjący, 1 średnio, to ten tutaj miałby 2,5, 3, tutaj zdecydowana piątka. Dobra, zmyję się, pozostawię tutaj sobie ten krem BB po tej stronie, aby porównać go z Hanem. Dobra, zmyłam, tutaj już podkład nałożę dupką. No i powiedziałabym, że tutaj chyba aplikacja jest najszybsza i największe krycie przy paru uderzeniach gąbki. Więc w naszej skali krycia dałabym tutaj temu kremu CC zdecydowaną piątkę, piątkę z plusem. Już trzasnę czoło. Wszelkie niedoskonałości, przebarwienia, krostki, zaczerwienienia zostały przykryte. I teraz widzicie takie lekko świetliste wykończenie. To wykończenie jest na parę chwil, powiedziałabym. Tutaj ten glow zostaje i ma dobrą przyczepność. Tak samo ten podkład ma taką, już to określiłam to, kleistość, że właśnie łatwo i dobrze czepia się skóry, po prostu. Dlatego też jest szybka, łatwa aplikacja. No i trwałość w ciągu dnia. Ale jak widzicie, tutaj
ta świetlistość jest wyższa, większa i bardziej wyrazista w porównaniu do tej strony. No i tak jak Wam powiedziałam, po tej stronie za chwilę ta świetlistość, soczystość, promienistość będzie bardziej matowa, natomiast to wykończenie pozostanie w ciągu dnia. Także, moi drodzy, tak to oto się prezentuje. No i właśnie wracając jeszcze do mojej listy i do rzeczy ważnych, które tutaj bym Wam chciała powiedzieć, to pod kątem promieniowania UV, czyli jedziemy na wakacje, ktoś ma przebarwienia, chciałby dodatkowo skorzystać z filtru przeciwsłonecznego, no to tak, krem CC Hean ma ochronę 40 SPF UVA UVB, Pierre René ma 50 z plusem, natomiast krem od Paese nie ma tutaj żadnej ochrony przeciwsłonecznej. Z rzeczy ważnych, im wyższa jest składowa pochodzenia naturalnego, też tym ten SPF będzie obniżał pochodzenie naturalne. Rozumiecie, o co mi chodzi? Składniki aktywne. Przechodząc do Paese, jest to opcja z kwasem hialuronowym i ekstraktami roślinnymi, które pielęgnują skórę twarzy, ale nic więcej na ten temat nie jest napisane. Najwięcej, powiedziałabym, pełen repertuar ma krem CC od Heana, bo tutaj mamy tak, uwaga, nawilżacz, kwas hialuronowy, wyciąg ze śluzu ślimaka, ujędrniający kolagen, oleje arganowy, babasu, marula, makadamia, dodatek biotyny, niacyny, witaminy E oraz kompleks soli mineralnych i co my jeszcze mamy? Mineralny filtr SPF. Dobra, to o tym powiedziałam. A jeżeli chodzi, słuchajcie, o Pierenę, to w ogóle tutaj na opakowaniu nie mamy żadnej informacji odnośnie składników pochodzenia naturalnego, naturalnych, aktywnych. Także idę, lecę, pędzę na stronę, czy tutaj gdzieś może będzie więcej informacji na jego temat napisanych, co on ma w sobie. Faktycznie, czy wnosi coś? Również nie ma. Więc na ten temat na stronie Hebe nie znalazłam. Przejdziemy na oficjalną stronę Pierre René. Myślę, że tam coś powinno być. Pielęgnujący krem, płynna konsystencja, sposób użycia, kremowa formuła. Niestety także nie ma tutaj o skład. No to skład długi. Tak myślę, że szybko podsumowując ten mój dzisiejszy wywód, który z produktów zabrałabym na bezludną wyspę? Jeżeli byłaby to bezludna wyspa, że miałabym mieć połączenie właśnie i pielęgnacji, nie zabierając kremu przy okazji, to zabrałabym krem BB od Paese, ponieważ jest on najbardziej przyjazny składowo, jest on najdelikatniejszy i mam wrażenie po prostu, że skóra oddycha. Natomiast jeżeli chodzi o wielozadaniowość, no to tutaj ten krem CC, jeżeli zamknę oczy i nie patrzę na skład i pod kątem wykończenia i pod kątem krycia i pod kątem trwałości w ciągu dnia sprawdził mi się on najlepiej. Ale pod kątem rozświetlenia, które najbardziej lubię i tego filtru SPF, ochrony przeciwsłonecznej, no i tej juicy skóry, no to ten tutaj od Pierre René. Nie wiem, czy Wam pomogłam, myślę, że nie, więc w zależności co komu bardziej odpowiada. Cena jest tych kremów BB podkładów zbliżona do siebie, bo oscyluje między 40 złoty, 44, 35, nawet momentami przy Paese, ale jakbym miała zamknąć oczy i dać jednoznaczną odpowiedź, które wybrałabym na pewno i na 100%, to byłby to Pierre René. Po prostu przez to, że ma tak ładne, świetliste wykończenie. Zarówno w kolorystyka i w jednym, i w drugim, i w trzecim jest ładnie skomponowana. Te trzy kolory są odpowiednio dobrane i ładnie dobrane. Magdalena, mówisz, no bo to dla Ciebie. No a dla nas, jaki krem, do jakiej karnacji, co byś najbardziej poleciała? No to już lecę, słuchajcie. Otóż, rozpoczynając od najlżejszego, o, może też tak bym powiedziała gradacyjnie, najlżejszy, pośredni oraz najmocniejszy pod kątem właściwości oraz krycia, zastygania i tym podobne rzeczy. Więc ten krem BB poleciłabym osobom, które lubią efekt drugiej skóry, delikatne krycie, subtelne,
że ten podkład Krembibi pracuje w ciągu dnia, pracuje, to znaczy, że on nie osiada w danym miejscu, tylko lubi gdzieś tam się przesunąć. No i tutaj bym powiedziała, że tak, jest to skóra sucha, normalna, przy tłustej raczej się nie utrzyma, być może dojrzała. Następnie, tutaj przy tym kremie BB powiedziałabym zdecydowanie osoby, które lubią efekt rozświetlenia, czyli wykluczałabym skórę tłustą oraz mieszaną, no bo zazwyczaj one się wyświecają, także ten efekt będzie raczej niepożądany, ale na przykład punktowo do mieszania z niektórymi produktami. O, tak mi się jeszcze tutaj przypomniało z rzeczy ważnych, zarówno wszystkie tutaj z tych kremów BB się nie utleniają, przynajmniej na mojej cerze, tak jak sobie tutaj także robię swatche, nie widzę, aby po czasie one ciemniały, więc jest to ważna informacja. Jednakże przy cerze tłustej może takie zjawisko wystąpić, no bo przy cerze tłustej zazwyczaj ciemnieją później podkłady przy kontakcie z sebum. Tak, więc dokończąc zdanie, szłabym w skórę suchą, dojrzałą, nieproblematyczną, no i generalnie u osób, które po prostu lubią efekt rozświetlenia. Tutaj już wyższe, większe spektrum działania, przez to, że jest większe krycie, zastyganie, no to idąc mieszaną, tłustą, suchą oraz taką, jaką sobie tylko marzycie i zapragniecie. Ale to jest tak moim zdaniem, jeszcze muszę go wypróbować na innych osobach, poćwiczyć sobie, ale mówię to z takich pierwszych wrażeń oraz z tego, co zdążyłam sobie zauważyć, odczuć, zobaczyć i tym podobne rzeczy. Także, moi drodzy, wydaje mi się, że powiedziałam o wszystkim. Jeżeli wy macie jeszcze jakieś pytania, bardzo proszę tutaj śmiało pisać, komentować. Jeżeli macie jakieś swoje faworyty, jeżeli wy macie jakieś swoje kremy BB, które śmiało możecie polecić, proszę tutaj śmiało również pisać, dawać znać, chętnie zobaczę, przeczytam. Mało dzisiaj malowania było, ale zależało mi, szczerze mówiąc, w ogóle prawie nie było malowania, ale zależało mi, aby tutaj wam jak najlepiej pokazać, przedstawić i holistycznie spojrzeć na dany produkt, więc mam nadzieję, że mi się udało. Jeżeli macie jeszcze jakieś wątpliwości, no to koniecznie dajcie znać, piszcie. Więc dziękuję Wam za dziś. Do zobaczenia, do następnego. Buziak!